Witajcie, Wojciech Popiela z tej strony. Dzisiaj taka rzecz dotycząca Netflixa i w końcu Netflix wprowadził takie ulepszenie, które moje doświadczenie jakby obsuwania z Netflixem znacznie polepszyło. I teraz pewnie kojarzycie, że jeśli oglądacie jakiś tam materiał, jakiś tam film czy serial, no to w pewnym momencie pojawia się taki komunikat, że czy nadal oglądasz. Nie, no i trzeba go odkliknąć, na przykład tak, nadal, albo nic. Nie? No i teraz to są moje przypuszczenia, nie wiem dlaczego to się pojawia. Myślę, że co najmniej z kilku powodów. Przede wszystkim po to, żeby odciążyć infrastrukturę, jeśli to jest tak, że ktoś zasnął na oglądaniu danego serialu, tak mi się to bardzo często zdarza, i już po prostu dawno nie ogląda, tylko śpi, no to po prostu wyłączamy streaming, więc oszczędzamy bardzo dużą ilość zasobów. Druga to myślę, że to są cele statystyczne, to znaczy możemy zobaczyć, czy faktycznie ktoś ogląda, czy to po prostu na przykład przeleciało ilość odcinków i te osoby tego nie oglądają w rzeczywistości, tylko po prostu to gdzieś sobie tam leci, w jakąś tam próżnię trafia i tyle, więc jakby statystycznie możemy zobaczyć, ile takich maratonów z jakimś serialem, to jest po prostu sytuacja, w której ktoś nie ogląda już dawno, a to sobie po prostu gdzieś tam w tle leci. A ile to jest faktyczna jakaś poświęcona na to uwaga. Także myślę, że to były takie dwa główne powody, być może powód jest zupełnie inny, albo jest ich dużo więcej. Nie wiem. No i w każdym razie, no strasznie to było irytujące. No i kurde, no, znacie to, nie? Pewnie znacie to z autopsji, że jak pojawia się ten komunikat, to akurat nigdzie nie można znaleźć pilota. No kurde, po prostu nigdzie, nie? No i to trzeba wstać gdzieś, szukać tego pilota. Kurde, no czemu to się pojawiło akurat teraz, nie? No i gdzieś tam szukam. Kto ma dzieci, to ewentualnie dziecko czasem wyślę i weź tam poszukaj w tacie pilota, gdzie on jest. To ewentualnie tak. Ale zawsze to irytowało. No i teraz Netflix usprawnił to i wreszcie dodał opcję pod tytułem nie pokazuj tego więcej, czyli faktycznie można zrobić jakiś taki nieskończony stream, tak, oglądać nieskończoność, można powiedzieć nie chcę tych pytań, czy nadal oglądam, już więcej wyświetlać. No i to wspaniała rzecz, nie? Także myślę, że sporo im właśnie może popsuć właśnie pod kątem wydajności, pod kątem jakichś statystyk. No ale dla użytkowników, no, takich jak ja, no to kurde, w końcu bardzo fajna funkcja. Ciekaw jestem, jak do tego doszli, czy właśnie były faktycznie gdzieś jakieś głosy, czy robili jakieś badania z tym związane, ale ja to przyjąłem z otwartymi ramionami. I to jest co ciekawe, to występuje tylko w wersji kont dla dorosłych, to znaczy jeśli mamy konto dla dziecka, tam gdzie lecą bajki, to dalej jest bez tej opcji jakby takiego pominięcia na stałe. Ciekawe dlaczego. Nie przychodzi mi do głowy nawet żaden jakiś teoretyczny pomysł, ale tak jest. Okej, dobra. No to tyle. Chciałem się podzielić tą wspaniałą nowiną ze świata Netflixa. Do usłyszenia. Hej.